Niedawno przywitaliśmy Rafała Majkę, naszego pierwszego medalista z Igrzysk Olimpijskich w Rio. A dziś witamy tych, którzy pomogli mu zdobyć ten olimpijski medal. Przylatuje Michał Kwiatkowski, Maciek Bodnar i Michał Gołaś. A z nimi Kasia Niewiadoma i Ania Pichta. Czyli też no, dziewczyny zrobiły bardzo dobry wynik historyczny tak naprawdę, bo szóste miejsce jest najlepszym miejscem w historii startów Polek na Igrzyskach Olimpijskich. Podobnie zresztą jak szóste miejsce Maćka Bodnara w jeździe indywidualnej na czas. Nikt wcześniej tak wysoko nie był. Dziewiąte miejsce zajął na Igrzyskach w Atlancie Darek Baranowski. I później no, nie mieliśmy nikogo w dziesiątce, także w ogóle występ jest świetny. No i dlatego też uroczyście witamy naszych kolarzy. Dzięki panowie. To były moje drugie Igrzyska Olimpijskie i odczucie było oczywiście niesamowite, bo reprezentując jakby kluby zawodowe, tak jak w kolarstwie, niewiele mamy okazji, żeby reprezentować barwy narodowe. Na Mistrzostwach Świata wiadomo, że co roku mamy okazję to zrobić, natomiast Igrzyska to jest w ogóle zupełnie inna impreza. Fajnie jest poczuć tą atmosferę Igrzysk wspólnie z innymi przedstawicielami innych sportów, innych dyscyplin, reprezentować Polskę i fajnie, że udało się z tych Igrzysk wyjechać z takim sukcesem, jakiego dokonał Rafał Majka. Naprawdę jesteśmy jako reprezentacja kolarstwa szosowego dumni z tego, jak pojechaliśmy na tych Igrzyskach i jak wróciliśmy. Na pewno ja byłem jednym z tych widocznych zawodników, natomiast nie można zapominać o właściwie bardzo dużej liczbie ludzi, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Mówię tutaj też o właśnie obsłudze, masażystach, mechanikach, dyrektorowi sportowego, innym osobom, którzy mieli wkład w ten końcowy sukces Rafała i naprawdę pokazuje, że jesteśmy bardzo zgraną reprezentacją. To jest bardzo ważne w kolarstwie, żeby umieć pojechać właśnie po wynik wspólnie. No i fajnie, że tak to się układa. To jest ta jedna strona medalu, a ta druga to jest wspaniały klub, który pan właściwie propaguje, gdzie jest szkoła mistrza świata pod pana właściwie nazwiskiem. I przecież mnóstwo tej młodzieży, która garnie się, naśladując pana, do tego kolarstwa. Na pewno Igrzyska Olimpijskie są taką imprezą, która przy sukcesach oczywiście zachęca do uprawiania danej dyscypliny i myślę, że pokazaliśmy my kolarze i zawodnicy, zawodniczki, że warto właśnie wsiadać na rowery i zacząć uprawiać ten sport, bo jeżeli się cierpliwie czeka, to on przynosi prędzej czy później efekt. No i ja jestem dumny z tego, że mogę być wzorem dla wielu młodych zawodników, dla dzieci i młodzieży, chociażby właśnie z mojej Akademii Kopernikus w Toruniu. Natomiast bardzo chciałbym podziękować w ogóle z tego miejsca mojej drużynie Team Sky za to, że tak świetnie nas przygotowała wspólnie z Michałem Gołasiem do Igrzysk Olimpijskich, dała komfort przygotowań. No i jestem dumny, że jestem w tym miejscu, a nie w innym. Podpisałem kontrakt dwuletni w drużynie Sky i świetnie się tam czuję, naprawdę czuję, że tak powinien wyglądać mój rozwój. Mam w drużynie takich świetnych zawodników jak Chris Froome i mogę się na pewno wiele od niego nauczyć. Natomiast no, myślę o tym, co dalej w tym sezonie. Już 20 sierpnia zaczynam Vuelta Hispania, więc mam bardzo krótki czas na regenerację i mam nadzieję, że będę gotowy do dalszego ścigania i problemy mam na pewno już za sobą. Igrzyska to jest chyba największa impreza sportowa na świecie dla nas kolarzy, obok Tour de France czy Mistrzostw Świata. No jest to bardzo ważny wyścig, tym bardziej, że co 4 lata to mamy. Już być olimpijczykiem to jest naprawdę coś fajnego. Wystąpić na olimpiadzie. Dla mnie to już drugi raz, także tej presji, tej tremy nie czułem. To jest kolejne doświadczenie. A co do samego wyścigu, no to wszyscy chyba widzieli, jak było.
No tak, ale inaczej oglądamy my w telewizji, a inaczej pan przeżywa startując na tej trasie. No tak, od początku drużyna była przygotowana właśnie pod tą trasę, byliśmy zgrani, pokazaliśmy ducha walki. Każdy z nas dał z siebie wszystko. Mamy brązowy medal Rafała Majki, który był naszym liderem. Chyba bardzo dobrze wystąpiliśmy. Teraz najbliższe plany? A teraz kilka dni wolnego i jeszcze sezon się niestety nie skończył, także jeszcze 2 miesiące ścigania, no i następnie Mistrzostwa Świata pod koniec, na początku października. Wiedzieliśmy, że mamy zespół, który stać na bardzo dobry wynik. Tym większe jest ciśnienie, tym większa odpowiedzialność i nie ukrywam, że trochę tego stresu było, no a szczególnie te ostatnie kilometry, kiedy Rafał już jechał sam i pędził do mety po medal. Ale trzeba było to przecież wszystko kontrolować. Nie było tych komórek, nie można było się walkie-talkie porozumieć. Mieliśmy dzień wcześniej na odprawie technicznej ustaloną taktykę. Rafał był naszym liderem. I bardzo ciężko ustala się taktykę na taki wyścig, bo sytuacja zmienia się na wyścigu kilkakrotnie i wtedy musimy to wszystko korygować, ale akurat ten dzień był takim dniem, w którym wszystko układało się tak jak sobie zaplanowaliśmy. Nie mieliśmy żadnych defektów, żadnych kraks. Mieliśmy przedstawiciela w ucieczce, Michała Kwiatkowskiego, także wszystko, co zaplanowaliśmy na odprawie technicznej, można powiedzieć, że udało nam się w 100%. Także no, to był też duży sukces całego zespołu, całego sztabu mechaników, fizjoterapeutów, którzy przygotowali sprzęt, przygotowali odpowiednie jedzenie na całą trasę. Byli w odpowiednich miejscach na trasie rozstawieni, żeby kolarzom nie brakowało jedzenia, picia. I tak jak mówię, no, te wszystkie założenia przedstartowe, jeżeli chodzi o taktykę, które sobie gdzieś tam ustaliliśmy, no, udało nam się zrealizować niemalże w 100%. Tak pan mówi, używając słowa udało, to przecież nic się nie udało. Trzeba to było wszystko wypracować, obmyśleć. Przecież ta trasa była bardzo ciężka. Odpowiednio ustawić i nastawić psychicznie cały zespół. I to w tym pana głowa również. Za to pan odpowiadał przecież. No rzeczywiście tak, ale ta czwórka, która startowała w tym wyścigu, to są już naprawdę bardzo doświadczeni zawodnicy. Oni wiedzą, dlaczego jeżdżą na rowerach. I w momencie, kiedy założyli biało-czerwone koszulki, tworzyli jeden team, swoje indywidualne ambicje schowali głęboko do kieszeni, wiedzieli, że Rafał jest liderem i muszą zrobić wszystko, żeby tak pracować i no, tak poprowadzić cały wyścig, żeby to właśnie on zachował najwięcej sił na końcówce i walczył o medal. I to nam wszystko się udało. Mówię udało, ponieważ na takim wyścigu też trzeba mieć trochę szczęścia. My to szczęście mieliśmy. Ominęliśmy kraksy, defekty, dojechaliśmy cali i zdrowi do mety. Gratuluję tego, co pan osiągnął z zespołem. Życzę kolejnych sukcesów i do zobaczenia na kolejnych igrzyskach. Może będzie pan jeszcze bardziej uśmiechnięty. Bardzo, bardzo dziękuję, a od siebie dodam tylko, że no, z takim zespołem to jest przyjemność pracować i jestem bardzo dumny i wdzięczny chłopakom, że mogłem być częścią tej ekipy. Chciałbym, żeby pani powiedziała o tym swoim doznaniu, o tym wielkim przeżyciu, jakim jest start w Igrzyskach Olimpijskich. No powiem szczerze, że są to na pewno niezapomniane chwile i ten wyścig i cały wyjazd będę wspominać na pewno przez całe życie. Niesamowita atmosfera, jest nerwowo, zdecydowanie jest nerwowo, zupełnie inaczej niż przed każdym innym wyścigiem. Można sobie wmawiać, że traktujmy ten wyścig jak każdy inny, ale to jednak jest coś wyjątkowego. 1 na 4 lata i bardzo ciężko w ogóle zakwalifikować się, żeby pojechać na te igrzyska. Także jak już tam jesteśmy, każdy chce dać z siebie 100%. Robimy co możemy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Miałyśmy też duże szanse, żeby walczyć o wysokie pozycje, jeśli chodzi o Kasię Niewiadomą na starcie wspólnym. I zadaniem naszej drużyny była pomoc, więc każda z nas chciała tam oddać serce i wszystko, co wypracowała, żeby właśnie ten medal zdobyć. I dodatkowo jeszcze piękna jazda indywidualna na czas. W końcu najlepsze zawodniczki tam startowały i w tym gronie uplasowanie się w 20 to naprawdę wspaniały wynik. A tych zawodniczek uprawiających kolarstwo i jazdę indywidualną na czas na całym świecie jest kilkaset. No, rzeczywiście tam na starcie stanęły tylko najlepsze zawodniczki ze świata. Także no, ja wiedziałam, że nie jestem w stanie walczyć o powiedzmy 1. 10, bo jeszcze nie jestem na takim poziomie, ale na pewno było też to bardzo cenne doświadczenie, żeby zmierzyć się z nimi na tak ważnej imprezie.
Ale już początek pokazał, że jest pani bardzo dobrze przygotowana. Ósmy czas na pierwszym punkcie pomiaru czasu to o czymś świadczy. Zresztą warunki, jakie panowały wtedy w Rio, były no, niekorzystne. Tak, warunki były bardzo ciężkie. Od rana deszczowo, stając na starcie, zaczęło jeszcze mocniej padać, wiał silny wiatr, także na drodze było bardzo ślisko, trzeba było uważać. Trasa była techniczna, także tam można było dużo stracić, ryzykując na zjazdach. Trzeba było jechać asekuracyjnie, no ale na szczęście my przejechałyśmy szczęśliwie. Jest to wielkie przeżycie dla wszystkich, dla nas, dla całej obsługi, ponieważ byliśmy praktycznie pierwszy raz na igrzyskach, łącznie z naszymi dziewczynami. Kasia Niewiadoma, Ania Plichta i Małgosia Jasińska, wszystkie dziewczyny to przeżywały. Oczywiście w pozytywnym słowie znaczenia tego słowa, ale były zdeterminowane, nastawione na walkę. Wykonały swoje zadania techniczne, techniczno-taktyczne w 100%. Zabierały się w odjazdy Ania Plichta i Małgosia Jasińska i Kasia Niewiadoma miała to wszystko wykończyć. Myślę, że wynik 6. miejsce w tak młodym wieku jest to olbrzymim sukcesem dla Kasi, dla naszej reprezentacji, dla naszego kraju. Jesteśmy zadowoleni z tej postawy naszych zawodniczek. Gratuluję tego wyniku. Mam nadzieję, że w przyszłości, w kolejnym występie pana i dziewczyn na Igrzyskach Olimpijskich będzie jeszcze lepiej. Tak, oczywiście dziewczyny są nastawione na rozwój i na walkę, co potwierdzają od kilku lat, że dołączyły do ścisłej czołówki światowej. Tak więc za 4 lata w Tokio na pewno dziewczyny powalczą o jeszcze wyższe lokaty.